każdy może się rolować. Jeżeli chodzę, jakby uczestniczę w życiu codziennym, no to nie mam opcji, żeby tego nie umieć, czy bać się tego zrobić. Każdy ma gdzieś spięte mięśnie, każdy je za mocno używa, siedząc, pracując za długo, więc rolowanie jest tak naprawdę dla każdego. Mamy osoby bardzo młode, typu 8-9 lat, które już są zawodowo, trenują na przykład tenis czy piłkę nożną. One już powinny ten nawyk sobie wyrabiać rolowania. No i na starszą osobę, jaką znam rolującą, to jest 96 lat, jest to powstaniec i on też sobie to mniej więcej roluje. Nie robi tego na ziemi, robi to przy ścianie, ale te jego tak zwane bolączki codzienne, gdzieś może samemu sobie z nim radzić, uciskać i ten mięsień troszkę bardziej wtedy jest dotleniony i lepiej nam pracuje. W dzisiejszych czasach każdy jest spięty. Jedni stresują się po prostu, bo jest stres i ciało się napina, drudzy, bo za dużo trenują, trzeci, bo za dużo siedzą, więc ogólnie pewne mięśnie w naszym ciele zawsze mamy spięte. I to właśnie je należy relaksować, rozluźniać. To nie jest ćwiczenie, nie nazwijmy tego ćwiczeniem, bo to jakby trochę nie robimy tutaj siły mięśniowej, tylko relaksujemy ciało, więc powiedzmy, że to są pozycje rozluźniające w naszym stylu. I ile możemy? Maksymalnie do 10 minut na dzień to by było super. Jeżeli będzie teraz na 2 dni 10 minut, też nam nic się tutaj strasznego nie wydarzy. Jeżeli trenuję, to wtedy po każdym treningu. Mogę taką sesję sobie zrobić, załóżmy w sobotę, w niedzielę, bardzo długą, czyli godzinę. I wtedy mogę rolować już wtedy całe ciało, przód, tył, szyję, nogi. I wtedy trwa to około godziny. I wtedy taki super relaks na koniec tygodnia możemy sobie sprawić. Jeżeli w danym miejscu mamy przerwaną ciągłość skóry, jest oparzenie, rana, no to wiadomo, że tego miejsca nie rolujemy. Jeżeli noga jest złamana, no też tej nogi nie rolujemy, ale normalne osoby, które funkcjonują w życiu, nie spotkałem się, żeby nie mogły się rolować. Zawsze pytanie jest o żylaki. Tak, żylak, jeżeli on wystaje, jest takim naprawdę dużym, nazywamy pulchlem, czyli wystającą tkanką gdzieś z nogi, to ok, jest to do konsultacji lekarskiej i dopiero później możemy patrzeć, czy mogę to rolować, czy nie.